W przypadku rozwodu książę William. 37L. Zobowiązał się wspierać finansowo księżną Kate. 38L. Co z dziećmi? Co pewien czas w brytyjskich mediach pojawiają się informacje dotyczące nowych znajomości księcia Williama. W przeszłości wielokrotnie flirtował on z innymi kobietami, będąc już narzeczonym, a potem mężem Kate. Reklama w ubiegłym roku tabloidy rozpisywały się na temat jego rzekomego romansu z przyjaciółką żony milionerką Rose Hanbury. Miało do niego dojść, gdy Kate była w ciąży z księciem Louisem. Rodzina królewska szybko zdementowała informację, a Rose zniknęła z życia zarówno Williama, jak i Kate. Wielu zastanawia się, jak potoczą się losy księżnej po rozwodzie z Williamem. Okazuje się, że dwór przygotowany jest na taką ewentualność. Książę Iliam podpisał bowiem porozumienie, na mocy którego po rozwodzie będzie dożywotnio wspierał finansowo byłą żonę. Jaką sumą? To zależy od długości ich stażu małżeńskiego. Księżna Kate będzie musiała wyprowadzić się z pałacu Buckingham, otrzyma jednak apartament lub dom. Niestety, straci dzieci. Podobnie, jak było w przypadku Williama i Harry'ego, zostaną one z ojcem. Co więcej, Kate nie będzie mogła wywieźć ich z kraju bez zgody Williama. Po rozwodzie straci również tytuł, chyba, że Elżbieta II pozwoli jej go zatrzymać.